To było poza teatrem, tak? Nie, to było w budynku teatru. A, w budynku teatru, w tej foyer, tak? Tak, w tej sali. A, w tej sali, to jednak zawsze był wernisaż. Ja mówię, że będzie wernisaż, a oni tak, wiesz, nie mogli pojąć. Ja mówię, że zawsze na rozpoczęcie festiwalu Singera jest... Ja lubię ten wernisaż, bo on taki jest charakterny. No. I tam widocznie można nawet wejść. Tylko do samego teatru widocznie nie, bo tam remontują. Nie, tam ten budynek będzie, mi się zdaje, zburzony, wiesz? No będzie, bo... No Mareczek mówi, że będzie wieżowiec. Ja zbierają pieniądze. Mówię, nie wiem, czy wieżowiec koło wieżowca postawią, bo to, wiesz, fundamenty, to się będzie trzęsło, to... No nie jest tak łatwo. Jak to będzie stało. W każdym razie, tak jak tu w całej tej 3-milionowej Warszawie wibracje są nie za ciekawe, to zawsze na Placu Grzybowskim, tylko mi się nie chciało na 20 tam ślęczeć i wiesz, także Mareczek może będzie mnie wyglądał, ale ja mam to gdzieś. Diabeł wstąpił w Warszawie, bo wiesz, ciągle coś im źle. No, a przecież wiesz, jakie tu jest społeczeństwo na Mazowszu. Tu babka jedzie w autobusie 509, mówi, no Mazowsze to największe w Polsce województwo. I mówi pod względem wielkości, a pod jakim względem? Wiadomo, że wielkość. Takie głupoty gadają ludzie, że chcą się tak pochwalić jakby temu województwu. Taka Ewka Laskowska miała być, ale też ona do pracy musiała iść z Dawidkiem, co ona na lotnisku mieszkają, ale już teraz to gdzieś mają jakieś lokum. I ona była dzisiaj w Armii Zbawienia. Ty powinieneś chodzić do Armii Zbawienia, Wiesiu, na Ząbkowską. I tam było o 4:00 spotkanie. No ona mówi, że tak biednie było, ale tam kawa, jest herbata zawsze, kanapeczki. I taka jest tam z mojej rodziny Wieśka, ona jest żołnierzem w armii. Co? Co? To znaczy na Pradze? Na Pradze, tam jak jest fabryka wódki, no to przed fabryką na zakręcie tam zaraz, w tym nowym domu. Z Armia Zbawienia. I tam ta Ewka była z Dawidkiem i zapraszała mnie, bo ta Wieśka mnie, ta, z mojej rodziny, taka Wieśka jest, ona jest tam przy kuchni trochę, ale Ewka mówi, że tam było biednie, że bo przecież ona to wiadomo, że chciałaby coś podjeść. No to tam zawsze gazetę czytają od 11:00 jakoś tak, od 10:00 w tej Armii Zbawienia. Tam kawę można sobie dostać, wiesz. Zawsze pewnie lepiej jest jak... Ja nie wiem, jak czy tam tego Walka, tam Darbunka, ile te chodzi. Możesz pójść tam koło 11:00 i tam czytają gazety, tam piją kawę. Wieśkę możesz tam się spytać, taka w okularach. Ona z Benowa przyjeżdża, ona jest mojej rodziną, okazało się. Od strony ojca policjanta. Ja nie wiem, gdzie to biuro tej Armii Zbawienia jest, wiesz, dokładnie. No przed samą wytwórnią wódki po lewej. Przed koneserem? Tak. Przed samym koneserem, bo to właściwie to tam oni tej wódki nie robią, no to może to nie jest wytwórnia. Dwa razy byłem, takie gry grają, takie te dzieci, takie jakieś dziwne to towarzystwo. Ja mówię, gdzie oni tak chcieli Świadków Jehowy pokonać w całości organizacyjnej. To niemożliwe, Świadkowie Jehowy mają 5 zebrań w tygodniu. Studiują Biblię, są zorganizowani, głoszą, są wielkimi psychologami, badają, patrzą, co do kogo można powiedzieć, co czego nie można powiedzieć, żeby to nie było po chamsku. A tam taki wykład jest, owszem, i jak dwa razy pójdziesz, to możesz pojechać do Berlina.
na kongres. Dawisia mówi, że przyjdź tak ze 2-3 razy w ciągu roku i pojedziesz z nami na kongres.